Mi się był dzisiaj w zakupie, gdzieś tam w zakupach, bo jak piąteczek to do Oszana, do Oszana. Jak piąteczek to do Milana. I kurwa padł na jakieś takie piwa i przyniósł. One trzeba, właśnie, żeby trzeba czytać z odpowiednią od tyłu, edycją. Kurwa. Teraz, kurwa, Fender Marsze. Babka ze stulejką. To jest Red Full, a to jest Power Ale. Co to jest? Tak może być. I to są piwa, po pierwsze, to jest bezalkoholowe energetyczne, a to jest izotonik bezalkoholowy. Ja już piłem jeden izotonik bezalkoholowy. On był z innych beczek. No nie przypadł mi do gustu. Skończmy na tym. A z innych beczek ci nie przypadł energetycznego do gustu? Z kolei nie piłem. A z puszki był? Inne beczki nie, z flaszki. No więc zacznijmy od tego, co ty masz, nalej sobie, a ja... W ogóle w cyklu 60 sekund to nagrywamy, tylko jakoś się nikomu nie chce. O, zobaczcie, jaki red full. Zobacz, jaki red. Widzicie, że jaki jest pink? Nie piękny, tylko... Ale jakie ładne, no to ładne piwo, to. A jakie ładne dziewczyny. To nie ma jak w domu, że się nie chce, trzy dyszki i fruwasz. O, jakie ładne. Piękne. No, bardzo ładne. Wygląda sztucznie jedno i drugie. Gówno. A sztuczne gówno ile? O kurwa, ale wstyd. No moje nie pachnie sztucznie. A moje pachnie... Nawet trochę... Nie wiem czym. No nawet trochę zalatuje moim jeden na 100, gdyby odjąć chmielę. Tak, ty, ale to też, no może jeden na 100 trochę. Ziemniakiem może. Cok z surowych ziemniaków zwalcza niestrawność. Bardzo dobre jest to piwo. Nie, moje jest bardzo dobre. W moim smaku jest goryczka. Znaczy, a tutaj też najlepsze jest to, ale to jakieś kurwa sztuczniawe takie, orężado jakoś tak zalatuje. Taką proszkiem takim, o proszkiem jakimś takim. Z prochu powstałeś. Ziemniak, o którym mówisz, jest, jest w aromacie, a w smaku jest trochę, wiesz czego, elektrolitów. No to proszek taki, no. Nie? A, bo to jest power. A izotonik, no, no to właśnie, takim prochem z izotoników. To mój jest energetyk, moje lepsze. Twoje lepsze. Ale kurwa, powiem paradoksalnie, to nie najgorsze. Znaczy, o to gówno, to ja też mógł lecieć na przykład na taką Bach i wam. Najlepsze, że oba, słuchajcie, kosztowały 4 zł. Ale to gówno tak ogólnie. Jakieś. Z haczykiem. Nie? Ale to gówno. Z haczykiem. I teraz w moim składzie jest chmiele, droży, wszystko co w piwie. Kofeina. No właśnie widzę, wysoka zawartość kofeiny. Inozytol, witamina C, B6, B12, niacyna, kwas pantonenowy i sok z czarnej marchewki. Ty, jak to robi to? Browar Beka. Browar Beka. Nie no ten. To się dwie litery, Beka. Sód, potas, witamina C, witamina B6. To ewidentnie to jest z prochu te wszystkie. Też jest niacyna i kwas pantotenowy. To taki na oparzenia. Pantan jest na to. No może tak. Smakuje dopędzająco, a dzięki dodatkowi witamin oraz naturalnym produktom fermentacji dostarcza składników celnych. Za dwie godziny, żeby nas nie napędziło. Dokładnie. A moje nic nie ma. Napędza, napędza, na klopa. Wywar spędzi stolca! Energetyczne piwo bezalkoholowe, naturalny napój rzeźwiający ciało i umysł. Będzie wchodzić. Zastąpione przy nagłym wysiłku energetycznym oraz potrzebie Ty, ale to obszarze wychodzisz z siłowni Centrac. I Red Fulla, ba! I jedziesz sobie samochodem i popijesz Red Bulla, Red Fulla. No jak? Ale nazwy powiem wam, teraz jak sobie pomyślę, najpierw myślałem, ale wieśniackie nazwy. Nie, czekaj. A teraz jak sobie pomyślałem, to w sumie nawet nie chcę, bo to tak, do Red Bulla pasuje, Red Bull na no tak, Power tak. I ten... Tak, tylko że problem jest taki, że tego nikt nie załapie tak naprawdę. Ja załapałem od razu, bo przeczytałem tak, sobie w głowie nie, Power nie. Ale. Czekaj, ja nie mówię, że nie załapię, bo nie jest inteligentny, tylko mówię, że nie załapię tego, że nie będzie klientem tego czegoś, bo ci, co piją Red Bulla, to będą go pili, a ci, co są birgikami, piją piwa górnej fermentacji, to mają to w dupie, tak? A ci, którzy chcą bezalkoholowej, tak są to jeden na 100, albo Miłosław, ten. Dokładnie ja tak. Trochę nie kleję tego dodawania izotonika do piwa, bo osobiście jak wracam z pobiegania, to wolę się napić czegoś niegazowanego, bo i tak żołądek ściśnie. Aczkolwiek znam dużo ludzi, którzy po wysiłku jakimś tam fizyczno-sportowym walą piwo. Najebany to do domu. Piwko jedno, no to jedno to właśnie jakoś nie kupuję, bo najlepsze, że po takim wysiłku jak dziabniesz zwykłą perłę, to jest jak po trzech, pić tylko jedno, już jest wszystko spoko. Mięśnie są rozluźnione, a to dzięki alkoholowi, nie dzięki temu. No. Więc jeżeli ktoś chce piwa, no to i tak bym wolał piwa. Jak ktoś chce izotonika, to ja osobiście wolę się napić czegoś niegazowanego. No, rację, tak, ale, no, ale w ogóle nie widzę tutaj jakoś... Och, fatalnie to zabrzmiało. Ale może są osoby, które pomysł lubią. Pomysł jest Beka, rzeczywiście.
ktoś miał ciekawy pomysł, ale obawiam się, jakoś nie wróżę tutaj sukcesu. A może się mylę? Może się mylę? Obym się mylił. Ja bym się w ogóle chciał. Ja bym się mylić. Ja w ogóle w życiu się dużo mylę i tutaj może też się pomylę. No dobra. Dobra. 60 sekund. 60 sekund. Także jak wyłączyliście po 60, to nie miejcie do siebie pretensji. Buziaki. Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o mojej nowej pasji. Jedzenie.